Witam was tutaj, cześć, tam znowu i chciałem dla was krótką informację na temat tramwajów warszawskich. W najbliższą sobotę, 30 listopada 2019 roku, po prawie 3 latach czekania i zamknięcia na ulicy Kasprzaka Prostej i Skierniewickiej, przepraszam, zostanie wznowiony ruch tramwajowy. Co to oznacza dla was, jeżeli jeździcie sobie bambajami i jesteście szczęśliwi? No to oznacza, że dziesiątka będzie teraz jechać właśnie Kasprzaka i Prostą, czyli nie będzie tak jak teraz jechać przy rondzie ONZ, przejeżdżać Prosto, tylko będzie tam skręcać, co daje też możliwość, że od ronda Daszyńskiego będzie można, bo będzie przejeżdżać przez ronda Daszyńskiego, dziesiątka, trasą, która była zamknięta. Dzięki czemu właśnie pojawiają się nowe przystanki tramwajowe, właściwie wracają Nordblin, Rondo Daszyńskiego, Karolkowa, Szpital Wolski, Piaski to co innego i Rondo ONZ 08. Także to się zmienia. 28 będzie kursować linia 28 do Piaski z Dworca Wschodniego i pojawia nam się znowu z powrotem 11, mój ulubiony tramwaj. 11, no mam 10 jest ulubiona. 11 wraca znowu do łask, będzie jeździć od ronda Daszyńskiego do Piaski przez właśnie Kasprzaka, Wolska, będzie na rondzie Daszyńskiego sobie tam zawracać, tak jak sobie jechać w przeciwną stronę, tak jak to cały czas robiła, jedzie przez całe Bemowo i dojeżdża do Piaski. Przy okazji też tylko wam powiem, likwiduje się przystanek Szpital Wolski 55 dla linii 105 i będzie normalnie tam funkcjonować. No, dobrze. Mam nadzieję, że was poinformowałem. Jeżeli będzie coś nowego, będę oczywiście o tym wam mówić. Kolejny odcinek zapraszamy do, pojawi się najbliższy weekend. Cześć!